Witam was wszystkich bardzo serdecznie w Ark Survival Evolution, już kolejny odcinku i generalnie mi wyrzuciło początek filmu, te przywitanie, więc tuż muszę przywitać. I w dzisiejszym odcinku pójdziemy sobie oszukać jednego dino, który się tutaj niedawno zablokował, więc tak idealnie będę miał. Myślałem tak naprawdę nad tym, żeby go oszukać, ale tak stwierdziłem, że ma level 12 i tak trochę, moim zdaniem aż za wysoki. A tutaj, że mam takiego fajnego zablokowanego, to tak idealnie będzie chyba. W grani umarło mi niedawno 3 dino, zaraz wam gdzieś tutaj to pokażę, jak to się stało. Generalnie popełniłem taki mały błąd, dlatego że jak usuwałem sobie niepotrzebne mi klipy albo jakieś tam zdjęcia, to przy okazji usunąłem przypadkiem ten klip, co właśnie był pokazany, co się stało z tymi moimi 3 dinozaurami, więc sorry bardzo, więc tego po prostu nie zobaczycie. Ten ma level 8, więc myślę, że będzie ok, tym bardziej, że jest zablokowany. A jak nie będzie, a jak się odblokuje, to najwyżej będę po prostu uciekać i tyle. Więc tak, chyba trzeba zacząć, czy nie? Tak myślę, gdzieby tak zacząć, to niego jeszcze raz, żeby się najwyżej jeszcze raz zablokował. Myślę, że będzie dobrze tutaj, więc no zaczynamy. Celem mu w łeb. Strzelimy tak może 5 strzał, albo trochę więcej. Ostrzelę mu tak z 8 i chwilę poczekajmy. Dobra, jeszcze tak z 2 strzały. Zaraz powinien tak naprawdę paść. A jak ma 8 level, no to trochę słabo też. O! Dobra. Patną, dobra, jest okej. Okay. Zależ na spokojnie. Oddychamy. Poszło na niego 11 strzał. Trochę głupio się zablokował. Ale takie momenty są naprawdę w arku są przydatne. Dobra, oddaj mi wszystkie swoje strzały. Mam na tym boku. Słabo. Słabo się trochę przewrócił. Dobra, zobaczmy, czy to jest szamiecz, okej. Okay. Ma 780 HP, to dużo. Damage to jest 150, no spoko. 1000 wagi może podnieść. No dobra, jest okej. Okay. Więc niech on sobie tutaj tak odpoczywa. Ja pójdę też po te... te narkotyki. I wam przy okazji pokażę chałupę, którą zbudowałem po mapie. Znaczy po mapie, poszedłem sobie tam. Pozbierasz właśnie, że tego portalu, czy jakoś tak, nie wiem, że to dokładnie jest. I zebrałem maczetę. Więc spoko, ona jest bardzo dobra. To jest ten mój nowy dino. Udało mi się granie też założyć skin na siodło, więc fajnie. Tutaj koło mnie jeszcze chodzą takie dwa, kiedyś się też chyba oszwoje. Albo swoje i zabiję, żeby była skóra. Wiesz, ale kupa. I chałupa wyglądała tak. A z drugiej strony trochę taka, trochę brzydka, ale... No taka drewniana bardzo. Ma dwa wejścia, ma wejście od tej strony. Trochę jak taka stajnia wygląda. Ma wejście od tej właśnie strony. Dużo miejsca. Tu masz na dwie postawione skrzyneczki, tutaj będzie ta sypialnia. Tak oddzieliłem ją sobie. Bardzo głupio zrobiono tak naprawdę drabina i drugie piętro. Żeby nawet wyjaśnię dlaczego, bo jak wejdziemy sobie na drabinę, to w tym miejscu muszę podskoczyć. No, nie zawsze to się udaje, bo muszę podskoczyć i pójść od razu do przodu. A tak naprawdę noż to pchać się do przodu, podskoczyć. Coś tam muszę zablokować. No to nie zawsze działa. O! Muszę też spojrzeć w dół. I w tym miejscu nie mogę iść do przodu i muszę kucnąć i pójść do przodu. I teraz już mogę. Więc tak troszkę słabo. Ale też chyba przydatna rzecz. I tak jak mówię, właśnie tutaj mam do naprawienia tak naprawdę wszystko. I żeby też zeskoczyć, to muszę
też kucznąć. I patrz, ile ja tutaj w ogóle mam żarcia i tych nasion. Mega, mega dużo jest tego, więc tego sobie też weźmiemy. Przyda nam się. Aż kręczaj. I pokażę wam też taką bardzo fajną, fajny sposób, jak użyczkasz właśnie dużo tych narkotyków, dużo owoców i w ogóle. Bierzecie dino i atakujecie po prostu roślinę. I wszystko po prostu do jego ekwipunków wchodzi. Bardzo dużo tego i też bardzo przydatne. Zauważyłem, że ta wyspa trochę jest chyba zbugowana przez to, ile zwierząt kranie, tylko tych, że tutaj respi. Patrzcie, tam na górze jest ich dwóch. Tutaj zawsze był tylko jeden. A właśnie tam na górze się respią dwa. Za wyspą ich jest chyba z 50. Czemu ja wysiadłem? Nie 50, ale tam chyba można naliczyć na tej około 10. Po tamtej stronie wyspy. Więc tam jest bardzo głośno. Dobra. O nie! To jest ten czas, że się łatwo bardzo przegrzać w tej grze. I pokażę wam jedynego drapieżnika na tej wyspie. Ona go łatwo zobaczy właśnie przez tego dino. Bo one mają takie jakby... Nie wiem, na czubku głowy wykrywają drapieżnika, czy nie? O! Został wykryty drapieżnik. Trzeba się przypatrzeć. Jest żółta kropka, czerwona kropka. Patrzcie. To nie jest żadna tam malutka rybcia. O, widzicie? Była sobie tutaj rekin. Wokół wyspy też są takie małe rybki. Znaczy nie wiem, czy tam małe, czy duże. Generalnie drapieżniki. Przepływają właśnie wokół wyspy. I to jest jedyny minus. Ale na wyspie to żadnego drapieżnika nie ma. Może tutaj wam zrobię cięcie z powodu tego, żebyście się nie nudzili, bo generalnie właśnie jak jest ten czas, że jest bardzo ciepło na tej wyspie, to najlepiej albo siedzieć w cieniu, czyli w domku, albo siedzieć w wodzie. Więc słabo, słabo. To jest chyba portal niebieski, ale nie widzę dokładnie, albo i biały. Tam już po lewej stronie jest teraz niebieski. Aha. To nie płyniemy. Dobra, minął już jakby ten okres, jak na tej wyspie jest tak gorąco. Nie muszę się chować generalnie w domku. I idziemy zobaczyć teraz, jak tam się czuje nasz, nie wiem, uszczepiony dino. Myślę nad jego imieniem. Jakby go sobie nazwać. Może Henryk? Albo... Maciek go nazwę. O, będzie dobry. Będzie Maciek. Pozdrawiam każdego Maćka. Dobra, chyba po prostu poczekamy na to, aż on naprawdę będzie już... Znaczy tak naprawdę już bym mógł go teraz aż mógł spać, ale chcę, żebym tam trochę level podbił. To chcę poczekać, aż mu głód spadnie. No i chyba wtedy się dopiero zobaczymy. Jeszcze zrobię cięcie, bo nie ma za bardzo co wam tutaj pokazywać w sumie. Tak przy okazji chciałem wam pokazać, jak u mnie wygląda zbieranie mięsa i skóry na tej wyspie. Na początek uszypiamy, a potem zabijamy. No, przykładowo. Dwa strzały, w sumie pierwszy level, bo o to właśnie mi chodziło. Głowę przy okazji już tak. Dobra. I teraz mamy szkórę. Dziewięć na się szkóry. Idealnie. Więc elegancko, elegancko. No dobra, czekałem no już tak jakoś chyba z 10-15 minut na to czekam. I granie mu bardzo mało spadło i nie chcesz mi się na to czekać. Więc wiesz... O! Tego nie wziąłem. To chwilę jeszcze poczekajmy sobie, tylko szybko tam pojadę. Dobra, mam portal! Kuźwa! Znowu! I to jeszcze tak blisko byłem. Dobra, czekałem już chyba jakieś ponad pół godziny, więc stwierdzam, że tyle ile jest, to już mu po prostu dam. Nie będę dłużej czekać, bo mi się po prostu też i nie chce. Więc weźmy sobie... te jagódki i mu po prostu dajmy je.
Jakaś szansa? 3 levele do góry. Dobra, dobra. Będzie okej. Jakbym tak jeszcze bardziej poczekał, ja bym mógł, ale to bym serio musiał chyba czekać ponad pół godziny, żeby spadło mu to do połowy. Zgadzam się, że wtedy byłoby tak, nie wiem, plus 6 leveli może. Nie no, trochę więcej. Jak taki mały kawałek, no to może, że plus 10 nawet by mogło być. Raz tak nawet miałem. Powitajcie pana Maćka. Pozdrawiam każdego Maćka. Ma 11 level, czyli tak myślałem. Dobra, chodź, Dino. To widzisz? Dobra, widzisz. Ja sobie. O! Jesz wykrywo. Ło! Ten rekin gdzieś tutaj nawet jest. To nieźle. Powiem wam tak szczerze, że zdziwiłem się nawet. Dobra. Ja sobie trochę tego pozbieram, będę miał po prostu szybciej level. Na nim, a dokładnie, dosłownie zaraz będę miał ten level. Więc szybko sobie pozbierajmy. Zobaczcie, jak to się szybko zbiera. O, skrzyneczka! Co to jest? To jest ryba, ptak, to jest ryba. Można oswoić. O, ale super. Dobra, fajnie. Się cieszę z tego. Level 5. Na to czekałem. Czemu dodasz? Czemu dodasz? Czemu to będzie bezpieczne, więc dam mu do noszenia. Sprinta mu dodam. Dobra, a sobie dodam. A sobie dodam HP. Z tego nic nie będę brał. Jezu, ale co szoki bydle. Dobra, ludzie. Generalnie nie wiem, ile ten odcinek będzie trwał, bo sam go nagrywam ponad chyba 40 minut. Nie mam za bardzo wam już co tutaj pokazać. Przy okazji, za bardzo dużo czasu nie mam do nagrywania. Więc ja już ten odcinek kończę. Zostawcie lajka, suba, komentarz. I w następnym odcinku zajmiemy się może farmą i takimi rzeczami jak właśnie te rury. Zobaczymy, do czego to służy. Znaczy, tak naprawdę ja zobaczę. No i tyle, więc elo, elo, pa, pa.